Hej wszystkim! Witamy Was w ostatnich ulubieńcach tego roku. Robimy ulubieńców grudnia, bo faktycznie i tak udało nam się zebrać kilka perełek. Będą oni wcześniej niż zwykle, bo jak widzicie, jutro Wigilia, ale no my już wyjeżdżamy obie do swoich domów rodzinnych właśnie na święta, więc nie byłoby okazji zrobić tego później, a faktycznie, no tak jak mówiłyśmy właśnie, no coś tam nam się uzbierało, w czymś chcemy się Wam pochwalić, polecić. Nie przedłużam, bo znowu będzie, no będzie długo, po prostu zaczynamy. Mój pierwszy ulubieniec jest prezentem, który dostałam niedawno. Bardzo dziękuję Ci, Kamil, od mojego znajomego. Jest to rzecz, którą bardzo, bardzo chciałam, ale nie byłam aż tak szalona, jeżeli chodzi o wydatki. No bo my z Karolą dość sporo kosmetyków testujemy, kupujemy, dostajemy w paczkach PR-owych, więc stwierdziłam, że nie potrzebuję kolejnego kupować, ale ten jeden faktycznie bardzo chciałam. Jest to bronzer marki Tom Ford, projektanta Tom Ford, Toma Forda. On w ogóle ma własne ubranko, rozumiecie to? Rozumiecie to? No, ja w ogóle nie będę go wyciągać z tego, ale pięknie wygląda. Jest to bronzer, ja mam w odcieniu 02 terrakota, nie, terra. Myślałam, że terrakota, ale terra, od terrakoty. Bronzer, który jest piękne. Troszkę zimny, ale ma w sobie takie delikatne, mam wrażenie, odcienie fioletu, dzięki czemu jest idealny do konturowania, nie do ocieplania twarzy. Opakowanie, no, przepraszam, no jest, nie widziałam tego wcześniej w środku. Możesz dotknąć. No to jest taki kosmetyk, który ma swoje miejsce w toaletce, który jest dla mnie czymś takim bardzo ekskluzywnym, bo to jest bardzo drogi bronzer. Ja mam tego świadomość, bo on kosztuje 300. Nie wiem, otworzyć. Proszę. Dziękuję. Słuchajcie, no to jest bronzer, który faktycznie kosztuje 300. Dla mnie to jest bardzo dużo, bardzo dużo i nikogo nie zmuszam, czy nie mówię, że musicie taki bronzer mieć, bo pewnie jest mnóstwo zamienników, o którym w ogóle za sekundkę Wam powiem, ale jeżeli jesteście z tych dziewczyn, które chcą mieć jeden jedyny bronzer, jeden jedyny produkt, który będzie Was cieszył każdego ranka, który będzie tak trochę Was rozpieszczał podczas makijażu, bo ja faktycznie używając tego produktu czuję się bardzo wyjątkowo. Myślę, że chodzi o wygląd. Nawet gdybym kosztował 100, gdybym kosztował 50 zł, to i tak bardzo by mi się podobał, bo wygląda rewelacyjnie. No opakowanie jest inne niż wszystkie. Widać, że tutaj no design to jest na piątkę z plusem, na szóstkę nawet. W środku jest piękne lusterko, ogólnie całe opakowanie się ładnie wygina, także możemy z niego zrobić, widzicie, taką płaskość? Mm-hmm. Jeszcze nie ściągnęłam chyba folii ochronnej, ale to nie zrobię tego. Piękne wytłoczenie TF, odcień jest rewelacyjny, pięknie się rozciera. Ja czuję, za co tutaj zostały zapłacone pieniądze, że jest to jakoś naprawdę level hard. Bardzo mi się ten bronzer podoba. Nie wiem, czy będę do niego wracała, bo tak jak mówiłam, jest dużo bronzerów, które są też dobre i tańsze. Ale tak przed tymi świętami fajnie trochę tak zaznać sobie takiego luksusu, dać może sobie tego luksusu. Też są teraz jakieś przeceny, więc może właśnie taki bajer przyda się Wam, czy Waszym bliskim, jeżeli jeszcze planujecie jakieś prezenty poświąteczne, no bo już jutro Wigilia, więc już nie ma czasu. Jest marka... Marka? Marka. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za to wyróżnienie, Karolinko. Moim pierwszym odkryciem grudniowym jest coś, o czym swoją drogą marzyłam już długo, ale o, czym, tak, ale o czym przeczytałam, dowiedziałam się już po prostu no, samych pozytywnych rzeczy. Naprawdę nie znalazłam w internecie złej opinii dotyczącej maseczki Origins. To jest ta całonocna, nawilżająca, ona nazywa się Drink Up Intensive. I jak widzicie, ja mam dość małe opakowanie, bo właśnie wiedziałam, że chcę maseczkę Origins. Najbliżej było mi właśnie tej zielonej, ale do końca nie mogłam się zdecydować, bo teraz zimą trochę ta moja cera szaleje, też walczę z jakimiś niedoskonałościami, więc też nie mogłam się zdecydować, czy może jednak nie jakąś taką bardziej oczyszczającą. No i bardzo fajna sprawa, bo na Sephorze możecie zakupić właśnie za 90 zł, więc to nie jest mało, ale jednak trzy te maseczki. No i jak na próbki, to moim zdaniem to i tak jest bardzo duże. To jest duże opakowanie, bo wszystkie te maseczki są bardzo wydajne. Po prostu bardzo mała ilość wystarczy na rozsmarowanie na całej naszej twarzy. No ale tą pokochałam najbardziej. To jak ona po prostu, zacznijmy od tych rzeczy oczywistych. Jak pachnie. Jak pachnie. I po prostu dzięki Martynie odkryłam, że to jest taka brzoskwinia, morela. Soczysta bardzo. Po prostu, no ja bym mogła to tylko wąchać. Ale nie o zapach chodzi. Chodzi o działanie, bo faktycznie kiedy nakładam nawet taką cieniutką warstwę na całą noc, rano moja twarz jest taka mięciutka, tak nawilżona. Ja tak na maksa czuję to, że jest taka
no ja bym to nazwała tak górnolotnie, zrewitalizowana. Naprawdę, po prostu czuję, że to nie jest nie tylko nawilżenie, ale takie delikatne rozjaśnienie. Mam wrażenie, że ta twarz wygląda na dużo zdrowszą. Nie wiem, o co w tym chodzi, ale naprawdę tak jest i uważam, że no to są dobrze wydane pieniądze, żeby mieć taką jedną maseczkę, która będzie ratowała Wam życie. Powiem Wam szczerze, że tam taradam, stawiam ją na tym samym miejscu na podium, co koktajl znakomy. To są dwa produkty, do których chyba już będę zawsze wracać. No po prostu, jak to mówi Mar, petarda. I podpisuję się po prostu rękoma, nogami pod wszystkimi tymi pozytywnymi recenzjami. Musicie to mieć i naprawdę, ja już czekam, aż to mi się skończy, żeby kupić to duże opakowanie. Czekaj, Mówika. Pykło. Pykło. Ja pozostanę w temacie kolorówki i bronzerów. Tom Ford dla mnie jest takim bronzerem delikatnym, dość delikatnym jak na taki bronzer, który jest do konturowania, bo mam inny, wybaczcie, że no nie jest żaden opakowanie, jest taka bida trochę, bo nie mogę nigdzie znaleźć w internecie Nabli w odcieniu Gotham, czyli bronzera do konturowania, tylko znalazłam wkład, więc stwierdziłam, że i tak chcę go wypróbować, więc go kupiłam i trzymam w tym opakowaniu, że jest takie brudne, ale po prostu muszę zakupić paletę i chyba tak to się właśnie skończy. Bronzer, który jest no, w idealnym odcieniu dla osób bladych, ale myślę, że dla takich troszkę bardziej opalonych jak Karola również, bo nim możemy intensyfikować nasz kontur, ale do pewnego momentu. I to jest rewelacyjne, bo... Tam nie miałam rewelacyjne, to jest śmiałam do słowa. I to jest rewelacyjne pod tym względem, że nie zrobicie sobie plamy. Nabla dla mnie jest taką marką, która jest naprawdę bardzo dobrze przemyślana. Jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o jakość, o pigmentację. I tutaj ten pigment jest mocny, ale fajne jest to, że jest ograniczony. Czyli w pewnym momencie już więcej jego nie nałożycie. Nie zrobicie sobie plamy, nie skrzywdzicie. Odcień jest perfekcyjny. To jest dokładnie taki kolor, jakiego szukałam do konturu. Czyli nie robi mi szarości na twarzy, nie robi mi buraka, czyli nie ma żadnej ceglastej jakiejś takiej pigmentacji, ani zbyt brązowej. To jest wszystko idealnie wyważone. Wszystkie kolory, które są potrzebne na moje buzi, żeby wyglądała szczuplej i lepiej. I używałam go faktycznie tak na zmianę z Tomem Fordem ostatnio. Czasami je mieszam, jakoś tak się polubiły. To dobrzy przyjaciele z troszkę innej półki cenowej. Ale właśnie gdyby to było dla Was too much, to myślę, że jest jak najbardziej spoko, bo sam wkład kosztował około 40 coś złotych, czy 30 coś? Coś takiego. Więc nie aż tak dużo, jest bardzo wydajny, ale zobacz, już nawet zdarłam napis. No. Tak go męczę, znaczy męczę, no po prostu go kocham. I naprawdę to jest mój bardzo duży ulubieniec. W moim zestawieniu dzisiaj raczej króluje pielęgnacja i jest jeden mały wyjątek. Kolejny tusz, który no... dosłownie zawojował właśnie moje rzęsy. Naprawdę jest rewelacyjny, wspominałam Wam o nim ostatnio w Denku, czyli to jest ta Deborah Milano, która ma przekręcaną szczoteczkę, o czym jak wiecie dowiedziałam się na wizji. Ale faktycznie teraz jeszcze mocniej odczułam, jakie to jest w ogóle super, że ten patent naprawdę pomaga w tym, żeby osobno jakby rozczesywać górne rzęsy i osobno dolne. Rzęsy są maksymalnie jakby no właśnie, nie dość, że rozdzielone, rozczesane. Tak, widać to po Karoli, bo ona ma teraz mam go sobie. Teraz na sobie, no. Na sobie, na rzęsach. I dodatkowo to jest taka strasznie głęboka czerń. Ogólnie zwykle tak mam z tuszami, tak. Że one są bardzo wyraziste, ale ten mam wrażenie, że jest jeszcze jakby taki mocniejszy. No i to, co jeszcze ostatecznie przekonało mnie do tego, żeby on się dzisiaj właśnie w ulubieńcach pojawił, to fakt, że jak byłyśmy na nagraniach na kanał iperfumy.pl by Notino, to tam czesał, malował mnie wizażysta. I wizażyści mają to do siebie, że tuszują rzęsy bardzo delikatnie. Ja lubię, jak te rzęsy są mocno jednak mimo wszystko podkreślone. Mhm. Więc na jego jakiś tam tusz, który użył właśnie na moich rzęsach, nałożyłam ten. Jeszcze tak, żeby dodatkowo właśnie te rzęsy pogrubić. I trochę się tego bałam, że o, czy ja dobrze robię, bo w sumie zaraz będę musiała zmywać makijaż, jak tutaj wszystko sobie zbabram. A powiem Wam szczerze, że nałożone nawet na inny tusz, no po raz kolejny zrobił rewelację, pięknie rozdzielił, nic się nie posklejało, także no powiem Wam szczerze, że jestem maksymalnie zaskoczona, że nie dość, że szczoteczka silikonowa po raz kolejny mi się sprawdziła, to jeszcze właśnie z tym odkręcanym patentem. Naprawdę polecam Wam z całego serca i jeszcze mam taką kochaną właśnie Marką o siebie, jakbyście nie wiedzieli. Z ostatnich pieniędzy może być miła, więc której ten tusz aż tak dobrze się nie sprawdził, więc no będę miała dwa opakowania, więc naprawdę
Polecam, polecam, polecam. Jeśli identyfikujecie się z moim tuszem. Ja tylko coś dodam, bo jak patrzę na Karolę, to ten tusz ma to do siebie, że niektóre tusze są właśnie tak mocno czarne i gęste, że one i rozczesują, i pogrubiają, i wydłużają, że tworzą taką a la kreskę, że tutaj przy linii rzęs robi się tak ciemniej, więc dla takich osób, które nie malują kreski, a chcą gdzieś tam zagęścić te rzęsy, żeby to wyglądało jak kreska, to jest rewelacja. Bo widać, że naprawdę jest gęsty i taki bardzo, bardzo czarny. Ja pozostaję w kolorówce i w wymarce Nabla. Tak mogę to nazwać, dlatego że skomponowałam sobie sama paletkę cieni, dlatego że jak wiecie, tą paletkę Dreamy coś tam, chyba Dreamy po prostu, no też ciężko kupić. Ja stwierdziłam, dobra, nie będę czekać, jestem niecierpliwa, chcę wypróbować cienie tak po prostu i skomponowałam sobie taką paletkę teoretycznie dzienną, ale też wieczorowo tutaj poszaleję, bo jest to 6 kolorów, jeden jest błyszczący, taki mocno satynowo-perłowy, a 5 jest totalnie matowych. To jest pigmentacja level hard. Potwierdzam. Hard. No naprawdę. To jest coś takiego, że tylko przykładacie do powieki, nawet już otrzepiecie pędzel i już jest ten pigment tak mocny. Nawet jak go rozcieracie, to on nie robi czegoś takiego, że nagle znika, że musicie dokładać. Ja tą paletą potrafię zrobić makijaż oka dosłownie w minutę, nawet mniej, 30 sekund. Pyk, 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 pyk. Blendują się rewelacyjnie. Nie osypują się. Ja w ogóle jestem w takim ciężkim szoku, one naprawdę się nie osypują. Więc czasami nawet jak nałożę wcześniej krem BB, później nałożę cienie, to nie w ogóle nie widzę na moim policzku, żeby gdziekolwiek pojawił się któryś z tych kolorów, jeżeli go nakładałam na powiekę. No, kocham je. I są tak mięciutkie, takie troszkę wilgotne, jednak matowe. Nie gubią pigmentu w ciągu dnia. Są bardzo duże. To są bardzo duże cienie, naprawdę. Zobaczcie, naprawdę gigantyczne i one są niesamowicie wydajne. Ja ich używam, używam, używam i używam i nie mogę zużyć. Prawdopodobnie będą ze mną bardzo długo. Paletka również była do zestawu, że musiałam to wszystko skomponować, więc ja Wam polecam coś takiego sobie zrobić. Czasami tak, taki hype na te wszystkie palety, że o konkretnie skomponowane. Ja mam tak, że czasami kupuję palety i korzystam z 3 kolorów albo z 4. Reszta jest nieużywana i tak ostatnio stwierdziłam, dobra, a spróbuję. I teraz faktycznie każdy kolor jest używany i kocham to w tej palecie, więc Nabla tak, no naprawdę, coś tak mocno króluje jako marka u marki. Tak, i jeszcze ja chciałam tylko dodać, że jeśli chcecie zobaczyć je w akcji, to ja właśnie tego potwierdzam, bo ich używałam w naszym makijażu wyzwaniu, no przecież. Także podlinkuję. Tak. Pozostając konsekwentna z tym, o czym poinformowałam Was na naszym Instagramie, drugim odkryciem grudniowym pielęgnacyjnym jest krem marki Lush Botanicals i to jest teoretycznie krem Starlight, krem na noc, ale ja kocham go na dzień. Już któryś raz się łapię na tym, że dla mnie kremy na noc są idealne na dzień. Albo takie, które wszyscy mówią, że są takie tłuste i w ogóle. U mnie sprawdzają się rewelacyjnie. Faktycznie trzeba troszeczkę może dłużej poczekać, żeby się wchłonęły, ale na mojej skórze zazwyczaj robi się to maksymalnie szybko, a skóra pozostaje miękka. Ten krem jest rewelacyjny. Nie tylko, że zacznę również od takich walorów wizualnych, bo te buteleczki, opakowania właśnie marki Lush Botanicals są po prostu przepiękne i cieszą oko i naprawdę z przyjemnością się po nie sięga i ich używa. Zapachy wszystkich tych kosmetyków. Właśnie, pokaż, jak pachnie, czy tak samo jak... Bo o, właśnie, jest... jeszcze ma dokładnie to... O, czekaj, przybrudzone, ale ma też ten taki, jakby to nazwać... Droga? Tak, bo takie zabezpieczenie, żeby można było ten krem przewozić. To też jest bardzo dobrze. Jaka pianka! Z po prostu... Ta ale pachnie jak wszystkie kremy Lush Botanicals, trochę cytrusowo-pomarańczowo, uwielbiam ten zapach. Jest, naprawdę. I ta konsystencja właśnie taka bardzo piankowa, bardzo lekka, ale jednak mocno nawilżająca. No po prostu rewelacyjnie sprawdza mi się pod minerały, ale tak samo pod płynne, płynne podkłady. Więc no po prostu no kocham ten krem. Ale on się w ogóle nie lepi. Nawilża, ale nie lepi. Rewelacja. Dokładnie. I znaczy to jest tak, że ja go używam zarówno rano i w sumie do tej funkcji go bardziej lubię, ale nieraz zdarza mi się też nałożyć go wieczorem, kiedy nie potrzebuję takiego mocnego natłuszczenia, bo jak wiecie, ja czasem na noc lubię właśnie nałożyć takie masełka, czy właśnie tą maseczkę, o której wcześniej wspominałam, żeby to nawilżenie przez noc było naprawdę hardkorowe. No polecam Wam, wiem, że to nie jest tani produkt, ale no po raz kolejny, no skład też, o, przecież to jest rzecz, o której trzeba powiedzieć, to jest w pełni naturalny kosmetyk, polska marka. No co tu dużo mówić, po prostu polecam, naprawdę polecam. Pozostając w temacie pielęgnacji polskich marek, dobrych składów, niedawno dostałyśmy do testów kosmetyki marki Senel.
I byłyśmy bardzo podekscytowane, że to jest coś nowego. Żadna z nas nie słyszała o tej marce. Stwierdziliśmy, dobra, przetestujemy. Ja oczywiście sięgnęłam po peeling, nie po krem, bo jakby się ostatnich ulubieńców, mam już swojego ulubieńca, którego się trzymam i kremy to u mnie jest świętość, jeżeli jest dobry i go nie zmieniam, żeby się nie obraził. Ale ja w peelingach lubuję się bardzo, tym bardziej, jeżeli są delikatne. Ja właśnie bardzo chcę Wam polecić peeling, bo naprawdę mocno przypadł mi do gustu. Jest naturalny, ma w sobie drobinki malin, kokosa, migdałów, ale jest ultra delikatny. Ja często Wam to powtarzam, że ja nie mogę mieć peelingów, które są takimi zdzierakami jak Karla na przykład. Karla to byś mogła nawet półmetkiem twarz przejechać, by się nie bolało, prawda? Coś takiego jest. Karla to jest niezniszczalna, taka drobna, delikatna, niezniszczalna, a u mnie jest, przepraszam, no tak myślałam, że to mógł. U mnie to jest na odwrót. Moja cera to wystarczy, że naprawdę delikatnie za mocny peeling i ja już nawet wychodzi mi niedoskonałość. To jest najgorsze, że ja muszę uważać. Plus, kiedy mam jakieś zmiany, jakieś takie zaognione miejsca, boję się, że za mocny peeling to jeszcze, wiecie, rozniesie mi na twarz, więc szukam delikatnych peelingów. No i ostatnio też mam taką tendencję do tego, że jak mówiłam Wam, zimą moja skóra delikatnie się przesusza na nosie, policzkach, więc częściej peeling robię, żeby no, ona jakoś wyglądała pod makijażem. I ten peeling po prostu jest rewelacyjny, jest delikatny, jest czymś takim, jakby taki bardzo, bardzo zmielony piasek, piasek pustyni mogłabym to nazwać. Bardzo ładnie pachnie, tak owocowo, ale trochę męsko. Ja takie zapachy uwielbiam. Opakowanie jest w ogóle cute, jest takie malutkie, więc idealne do podróży. Naprawdę w tym produkcie, jak to już mówiłam, wszystko się zgadza. I to jest jeden z takich właśnie odkryć, z których się bardzo cieszę. Bo jeszcze nie wiedziałyśmy nigdzie na YouTubie, ktoś mówił o tej marce i tak zaryzykowałyśmy, bo czasami, wiecie, my lubimy przejrzeć sobie kanały innych dziewczyn, poczytać o tych markach, które mamy testować. A tutaj to było takie delikatne ryzyko. Mówimy dookoła, spróbujmy, bo może faktycznie to będzie odkrycie. Jak się bardzo cieszę, że jeszcze w tym roku możemy Wam tę markę polecić, bo Karla też ma produkt, który ona testowała, bo my testowałyśmy zupełnie inny produkt. Dokładnie, ja w ogóle chciałam tylko powiedzieć, że naprawdę na maksa cieszę się, że jest taka właśnie taki trend, taka moda na powstawanie tych takich młodych polskich marek z naturalnymi składami. Mhm. Naprawdę to jest no coś cudownego i bardzo się cieszę, że mamy szansę wspierać właśnie takie inicjatywy. I ja sięgnęłam po krem pod oczy, ponieważ już od dawna szukam godnego następcy, jak się nazywał ten nasz ulubiony? L'Orient? Dokładnie, tak. I powiem Wam szczerze, to jest idealny zastępca, następca, bardzo podobny w swojej konsystencji, wow, która jest lekka, ale jednak taka, że czujecie ją pod oczami, więc no macie tą pewność, że to właśnie ta strefa, która jest bardzo wrażliwa, jest mocno nawilżona, ale nie jest tak natłuszczona, dlatego on się zarówno nada na noc, w takiej grubszej warstwie, jak i na dzień pod makijaż, nic się nie roluje, piękne opakowanie i powiem Wam szczerze, że mam teraz takie spore porównanie, bo znowu całkiem niedawno próbowałam testować krem pod oczy marki Lumene i jak kochamy tę markę, tak ten krem, przynajmniej dla mnie, był właśnie trochę niewypałem, dlatego tym bardziej ucieszyłam się i tym bardziej chcę wyróżnić ten, bo mam po prostu porównanie bezpośrednio, jak może być zły krem pod oczy, jak może wyglądać, jak może działać ten dobry. No naprawdę. Mimo, że oba miały lekką konsystencję. Dokładnie, nie? Ale tamten właśnie się delikatnie rolował, tworzył taki troszeczkę biały ślad, trochę się jakby smużył, co nie sprzyjało właśnie szczególnie nakładania go na dzień. A ten w ogóle jest jeszcze z pompeczką, co jest też dla mnie bardzo wygodne, higieniczne, estetyczne. Także naprawdę ogromne zaskoczenie i w ogóle jeszcze chciałam wspomnieć, że dostajemy takie piękne drewniane podstawki. To jest taka przemyślana marka i w ogóle ja kocham takie rzeczy. Czekaj, ja mam wersję jesienną, a Ty masz wersję... letnią, summer. Tak, więc to też fajnie, że tak właśnie pory roku tutaj mają znaczenie. I jeszcze tylko chciałam Wam dać, że w tym peelingu, bo to też jest fajne, że jeżeli chcielibyście jednak mocniejszego zdzieraka, to sam producent też mówi o tym, bo to jest ważne, że możecie na suchą skórę jego użyć. On wtedy jest troszkę mocniejszy. Jak dodacie troszkę wody, to on się rozpuszcza, miękną te wszystkie, wiecie, drobinki migdałów i kokosa i jest on rewelacyjnie delikatny. Więc w zależności od tego, co wolicie, ja myślę, że okolic też by się sprawdził. No, cieszę się, że zaryzykowałyśmy, że się udało, że to są naprawdę warte polecenia produkty. Ostatnia kategoria, jeżeli chodzi o kosmetyki, to włosy. Myślę, że Was nie dziwi, że pokażę Wam maskę Anvel. Myślę, że mogę tak podpiąć troszkę ją też pod Karolę, bo ona również dokładnie tej samej używa. Obie ją pokochałyśmy, więc tutaj naprawdę to już o czymś świadczy, że moje włosy, jak i włosy Karoli, które się od siebie różnią, co często powtarzamy, pokochały ten sam produkt. Ja w ogóle uwielbiam testować z Karolą ten sam produkt. Uwielbiam, bo często to jest takie, no wiecie, już mam bzika na tym punkcie i często to jest, jak u Ciebie, jak u mnie, lubię to porównywać. Myślę, że to jest ten atut naszego kanału,
tak podsumowując w sumie wszystkich ulubieńców tego roku, że czasami zdarzają się właśnie te same marki, te same produkty i to jest rewelacja, że są tak bardzo uniwersalne produkty, jak właśnie ta maska Anwen. My mamy do włosów średnio porowatych, akurat mówiłaś, że spróbujesz też tej do... Do tych wysoko porowatych? Tak, czyli jeszcze bardziej dociążające. Bo jednak moje włosy są mocno rozjaśnione, więc myślę, że jeszcze chętniej sięgnęłabym to mocniejsze dociążenie. To jak będziemy już miały, to też damy Wam oczywiście znać. To jest maska winogrona i keratyna. Nie dość, że pięknie wygląda, cudownie pachnie, no to działanie oczywiście jest rewelacyjne. Muszę się tego słowa jeszcze naużywać, bo już koniec roku, więc pewnie będzie rewelacyjnie. Petarda, pykło. I wszystko tu się zgadza. I to jest przecudowny produkt, naprawdę. Maska, która zaskoczyła mnie. Nie sądziłam, że Wasze polecenia tak bardzo będą prawdziwe. Myślałam, że to wiecie, to jest takie indywidualne mocno. Nie. Ta maska jest po prostu petardą. Nie jest bardzo droga, jest niesamowicie wydajna i faktycznie nawilżenie to jest, no, to jest level taki, że ciężko mi to w ogóle do czegokolwiek porównać. Będę do niej wracała za każdym razem, kiedy będę tylko potrzebowała i kiedy mi się skończy, kupię kolejne opakowanie. Sprawdźcie koniecznie. Ostatni ulubieńcy tego roku u mnie. Ojoj. To duet. Duet właśnie głosowy. Muzyka. Taka, że smutna. To duet włosowy. Zacznę od odżywki, którą z jednej strony tak trochę aż dziwnie mi polecać, bo to jest bardzo drogi produkt. Produkt, który jest polecany po prostu, mam wrażenie, przez każdego fryzjera. Ogólnie ta marka jest polecana po prostu przez wszystkich fryzjerów. To prawda. I ogólnie również poczytałam o niej w internecie, zanim się na nią zdecydowałam, że jest rewelacyjna i że no wszyscy mówią, że się wszystko zgadza. I tak bardzo byłam ciekawa właśnie marki Kerastase, że sięgnęłam po odżywkę, która również ma całkiem niezły skład, ponieważ właśnie producent obiecuje, że ta konkretnie linia to jest również 99% składników naturalnych, nie ma silikonów i powiem Wam szczerze, że dlaczego ona jest tak dobra i ja już to stwierdzam po tak naprawdę miesiącu jej używania. Bo właśnie rozmawiałyśmy z Martyną, jak próbujemy sprawdzić, że odżywka się właśnie u nas sprawdza. Nie tylko po tym, jak wysuszymy włosy i że one są ładne, błyszczące, bo ja naprawdę teraz mam wrażenie, że nie mam na co narzekać. Ale ja już mając ją na włosach i mokrych, nakładając i spłukując tę odżywkę, czuję, jak moje włosy są miękkie, że się nie plączą, że po prostu jak ją właśnie spłukuję i próbuję sobie palcami, dłońmi tak między włosami tutaj dotykać, to ona już wtedy po prostu no, robi cuda. Czuję już od razu, że ona zadziałała. Po prostu ją kocham, nadużywam. Musisz ją też spróbować, bo mam wrażenie, że... O czym ty mówisz? Już skończyłam się. Tak szczerze, ja wiem, że to jest odżywka, na którą trzeba wydać trochę więcej kasy. Ale ona jest wielka w ogóle. Tak, my mamy ją ze sklepu hairstore.pl, gdzie możecie na pewno dorwać tego typu produkty takie fryzjerskie taniej, więc też Wam polecamy zajrzeć na tą stronę. No, Kerastase. Dlaczego tak dobrze się sprawdziłeś? Ona pachnie jak cytryna. Jest super. Przysięgam, to jest zapach cytryny. Tak jakbyś, jak herbata z cytryną, tak bym to nazwał. I zanim jeszcze przejdę do recenzji czegoś, co nie spodziewałam się, że trafi do ulubieńców, dajcie mi znać, czy wy byście zainteresowani po nowym roku filmem właśnie z pielęgnacją takich mocno rozjaśnionych włosów jak moje, bo one są bardziej problematyczne. Tutaj jest więcej etapów, są pukanki, bla bla bla, a faktycznie ostatnio zmieniłam sporo produktów, więc będzie mi miło, jeśli dacie znać, że taki film, że jest na jego popyt, to ja wtedy tym chętniej go zrealizuję, ale to coś, szczepko, grzebień marki Tangle Teaser, czyli kultowej marki włosowej, to jest jakiś czad. Naprawdę, to jest grzebień, który oprócz tego, jak Martyna nawet stwierdziła, delikatnie nabłyszcza. On nie elektryzuje, a ja mam wrażenie, że każdy plastikowy grzebień, którym rozczesuję moje włosy, po prostu... Klasyka. Genialnie rozczesuje, nabłyszcza i to, co jeszcze się... do czego się jeszcze rewelacyjnie sprawdza, to właśnie do stosowania go na mokro, z odżywkami. Po prostu perfekcyjnie wtłacza odżywkę we włosy, tak równomiernie. Mam wrażenie, że w ogóle dzięki temu też lepiej się ta odżywka wchłania w moje włosy. No cudo. No cuda. Naprawdę, aż musiałam Wam o tym wspomnieć, bo to jest rewolucja, jeśli chodzi o rozczesywanie. Tak jak dalej uwielbiam szczotkę z włosiem dzika. Nabłyszcza. To jest rewelacyjna alternatywa do tego, żeby rozczesywać. Widzicie to? No, czad.
Czad. Naprawdę. I on jest dostępny w Rossmanie. Jest albo wkrótce będzie. Mój ostatni ulubieniec jest niekosmetyczny. Jest to program Wyspa Przetrwania. Część z Was może teraz się zaśmiała, część jest zażenowana. Dla mnie jest to w ogóle też taki old school, bo pamiętam ten program jeszcze z czasów, kiedy byłam dzieckiem. I on wrócił na antenę chyba Polsatu, nie pamiętam, bo ja to oglądałam na IPI, a chyba IPA to jest Polsat, o ile dobrze pamiętam. I tak wiecie, włączyłam z moim chłopakiem jeden odcinek i nagle wow, my w ogóle uwielbiamy programy takie survivalowe, gdzie są jakieś takie naprawdę trudne konkurencje, gdzie człowiek się musi zmierzyć sam ze sobą, z naturą. No i też no, dodatkowo fakt, że to jest na Fidżi, że mamy piękne widoki, takie rajskie wyspy. No, kolejny raz powiem to słowo, jakie? Rewelacja! Program, który nas tak wkręcił, że ja po prostu musiałam kolejny, a jeden odcinek trwa 90 minut. Rozumiecie to? A ich jest tam dość sporo. Konkurencje są naprawdę fajne, nie ma tam żadnego jakiegoś takiej... Czasami są te odcinki infantylne, czasami. Ale tylko dlatego, że faktycznie to jest true life, więc ci ludzie no po prostu wypowiadają się ze zmęczenia, z głodu i tak dalej w taki, a nie inny sposób. Mieszanka różnych osobowości też robi swoje. Naprawdę polecam Wam, bo można się dobrze bawić. No i też to jest taka adrenalina, kto wygra, kto zostanie najlepszy, kto w ogóle wygra daną konkurencję, która drużyna, bla bla bla. No ja uwielbiam tego typu programy, no i też moim wielkim marzeniem są właśnie podróże do takich miejsc, jak takie rajskie wyspy. A jak już jesteśmy przy marzeniach, to może już zakończmy tych ulubieńców tak akcentem świątecznym, że no Wam życzymy spełnienia marzeń w nowym roku, żeby te święta ogólnie były jak najpiękniejsze, najcudowniejsze. Naprawdę, żeby były takie mocno rodzinne, żebyście byli uśmiechnięci. Wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt. Dokładnie. Odpocznijcie, zregenerujcie się i po prostu poczujcie magię tych świąt. My od razu dajemy znać. Odpocznijcie tak jeszcze. Odpocznijcie też od nas, od komputerów, od YouTube'a. Następny nasz film pojawi się dopiero za tydzień w sobotę, więc chwila dłuższa przerwy bez marki. Ale... No święta są dla rodziny. Nie spędzajcie ich przed komputerem. Wiem, że to jest chwila czasu na to, żeby też odpocząć i pooglądać zaległe filmy, ale kurczę, odpocznijcie od tego wszystkiego. My odpoczywamy. Nas nie będzie, więc do zobaczenia za tydzień, bo sobota to jednak jest już tradycja i to jest świętość u nas, więc musi się to pojawić. Więc do zobaczenia, wesołych świąt i cudownych prezentów. Pa! Ja muszę tradycyjnie pokazać wszystko. Kolejkoszek grzybyczka nie wzięłaś i maski. Wszystko. Naprawdę. Tak.